Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Strive. No i co? Dzisiaj mamy zdobyć populację 8. No i tak też będziemy robić. Dostałam od was kilka wskazówek, między innymi taką, żeby stworzyć sobie młotek. I tym młotkiem, podobno... A, ja mam... ja już mam dwa młotki, no dobra, to będzie trzeci. Odzysk. Użyj młota, aby odzyskać część zasobów z ruin lub budynków, które zbudowałeś. Uderz 3 razy młotem w konstrukcję, aby potwierdzić zniszczenie. Przed zniszczeniem opróżnij skrzynię i odwołaj robotników. Tak, to jeżeli chodzi o niszczenie naszych budynków. Ale przecież natknęliśmy się tutaj na wiele ruin, które można niszczyć. I tutaj właśnie dostałam od was wskazówkę, że można użyć tego młotka. I pójdziemy sobie zobaczyć. Pisaliście też, żebym powkładała właśnie różne narzędzia do magazynu i wtedy oni sobie będą fajnie tutaj zbierać te narzędzia. Nie trzeba biegać oddzielnie do rybaków, do kucharzy. To jest puste. O proszę, gałęzie, bambusy. O, ile tego jest. O kurde, rzeczywiście. Ale to... A to mogę podnosić? Czy nie? To po prostu tak... A, dobra. To znika. Okej. Okay. Tam mamy jeszcze jakieś. Ale widzę, że co my tu mamy? 2,7 bambusa... He, chyba dużo surowców. Nie wiem, ile miałam. Ale wygląda na to, że dużo się dostaje. Kurczę, to jest daleko jednak. teraz tak. Mamy ognisko jedno, nie? Ach, ten wulkan tam. Mamy jedno ognisko, które pokazuje nam, gdzie jest jakiś zagubiony wygnaniec. To pójdziemy sobie zaraz po niego, zobaczymy. Tylko jeszcze zburzymy sobie jedną budowlę, tak z ciekawości. Zobaczymy, jak dużo surowców dostanę. Bambus, lina, drewno. Nie wiem, w co mam to celować. O, a ile mi to zżarło w ogóle? O jeny, zmęczenia. Musimy wrócić do domu i to szybko. Bo padnie... Właśnie ciekawe, co będzie, jak mi zejdzie ta... Oho. Może nie będziemy z shiftem biec. Tylko jakoś tutaj sobie wejdziemy. Uda się, czy się nie uda? Gdzie jest nasz dom? Ja wiem. O, tu jest ścieżka, to może ścieżką sobie pójdziemy. Jak nie będę nic zbierała, to chyba nic się nie stanie. I tak naokoło, pięknie, ścieżko. Czekaj, bo ja się już zgubiłam. To chyba gdzieś tutaj jest nasza wioska. Nie, tutaj. O kurde. Czekaj, czekaj. Tu trochę wysoko. Jak ja mam tam zejść teraz? Jakoś... Dobra. Dałam radę. I teraz jesteśmy tu w środku i chyba tędy jest wyjście nasze, czy drugą stroną? Drugą stroną. Chyba. Nie, jak zbieram, to mi się marnuje stamina. Dobra. A mogę się położyć na razie w twoim tatami? Nasz wodzu, bo wcześniej mogłam, więc może teraz też mi pozwoli. Użyję sobie twojego tatami. Do 3 rano. Dobra. I możemy sobie zjeść z ósemeczki. To mi się tak przerzuca, dobra. Nie, to było chyba... Kurczę. Jakieś dziwne wyjście z tej jaskini jest. Nie, to był początek gry. Ach, to ja to się gubię. Spójrzmy w ogóle na mapie, gdzie jest ten... O, tu... A, bo ja mam na niebieskim znaczniku. To znaczy, to było ognisko, a teraz jest teles. Wydawało mi się, że to było ognisko narysowane. Może coś mi się wydawało tylko. Napijmy się tej pięknej, zielonej wody. Ile mamy kamieni? 3... Aha. O, ja mam tego aż 67, to może wystarczy. Dzień dobry. Kim jesteś? Potrzebujesz nowych rekrutów? A tak, potrzebuję. Miejsce zostało oznaczone na mapie do... i znaleźć tego, który rozpalił ogień. No właśnie, bo mi się wydaje, że to było...
Aha, czyli nie pokażę nam następnego, dopóki chyba nie zgarniemy tego pierwszego. No dobra, to idziemy w takim razie tam. Gdzieś tam jest. Tam jest nasz ołtarz też. A czemu? Aha, bo ja ołtarz sobie zaznaczyłam, żeby się nie zgubić, dlatego jest na zapytania, bo myślałam, że może jakaś misja na nas się tutaj czai, a to nie, to tylko mój znacznik. Sprzątajmy tę drogę. No, surowców trochę nazbieram, także jest okej. A sprawdźmy sobie, jak oni pracują. Aha, tutaj też sugerowaliście, żebym zrobiła ograniczenie, bo się później okaże, że oni nam nazbierają tego bardzo dużo. Ograniczenie produkcji, na przykład, nie wiem, 50 kamieni, nie wiem, 30 kamieni, 40 kamieni. I co, po 40 wszystkiego chyba? Ryb, no właśnie, a, mogę wpisywać. Może 50 ryb wystarczy. Osiągnięto limit produkcyjny, no i dobrze. Kucharz jeden. Może... Aha, nie mam tu jednego, tu jednego, tu jednego. A, i dwóch tragarzy mam, dobra. No tak, zgarniemy teraz tego jednego, to myślę, że on zostanie kucharzem. Mamy trochę tych ryb, to akurat je przerobił. To też widzę, że problemu z jedzeniem nie ma. Na razie przynajmniej, dopóki tych ludzi mamy tak... No mało. To z nas ósemka, nie, ile nas? Siedem, piątka nas żyje w tym naszym plemieniu. O, wejdę. No naprawdę mi nie pozwolisz pod tą górkę wejść? Jakie żarty. O, o. O, co to była jakaś... Wow, tam jaka lawa w ogóle. Oj, co to się... Jakieś dziwne zwiechy tutaj się... Okej. Okay. Ale tnie. Ile mamy trawy? 60, dobra, to też dużo. Co to jest tutaj? Jakiś ołtarzyk? A, patrzcie! I to jest kolejne. Zwiększa produktywność plemienia żółta trawa. Ale oni, bo my jeszcze nie mamy chatki zbieracza. Więc oni nam jeszcze nie zbierają tych rzeczy. To jest coś do zbierania? Nie. Tak? Nie, to woda. Napijmy się i może od razu to zburzymy. O, co to? Kadzidło? Dużo liście. Też mówiliście, żebym odłożyła ten gliniany totem, bo on dopiero później się przyda. Na razie mam miejsce w plecaku, to sobie będzie. Ale wiecie co? Podoba mi się, że tu jest dużo bambusa z tych budowli, budynków, ruin. Tego bambusa to się zbierać nie chce. Teraz tak, to jest lawa, nie? Dobra, 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 dobra. Chciałam właśnie zobaczyć, jak bardzo mnie to boli. To przecież trzeba nogę włożyć w lawę, żeby zobaczyć, czy gorąca. O, to jest ich dwóch! Trzech! O Jezus! Panowie! Dzień dobry! Czego chcesz, nieznajomy? Dołącz do nas! Witam, wygnańcu! Utworzyliśmy wioskę niedaleko stąd. Możesz nas dołączyć, jeśli jesteś gotów dla nas pracować. Porozmawiaj ze starszym, czeka na rekrutów w jaskini. Już myślałem, że umrę tutaj z głodu. Dzięki! Pomogę wam najlepiej, jak umiem. Czego chcesz, nieznajomy? Dołącz do nas. Utworzyliśmy wioskę, to samo. Tylko chcesz nieznajomy, dołącz do nas, stworzyliśmy wioskę, myślałam, że umrę z głodu. To myślałam, że trzy razy trzeba będzie biegać, a tu proszę. Możemy sobie przerobić jedzenie, nie mamy co przerabiać. No dobra, panowie, no to do zobaczenia w wiosce. Mamy 8 osób, a mam tylko miejsce 7 do spania, więc właśnie, trzeba zrobić jakiś domek. Tylko pozwólcie, że tutaj wezmę rzeczy. I porozwalamy to wszystko. Elegancko. No i zobaczcie, po samą szyję w tej wodzie. Głęboka ta rzeka. Dzień dobry. Którędy idziecie? Ciekawe, którędy będą szli, to ja pójdę tak samo. Bo oni znają pewnie najprostszą drogę. O, 16. Tutaj też właśnie dostałam informację, a nawet teraz widać, 82, 84, że czasami podnoszę dwie trawki, a nie jedną. Dzięki temu, że mamy wyższy poziom zbieractwa. Ziółka. O, trochę pozbieramy ziółek. Trochę gałązków.
Przejdźmy do starszego. Panie starszy. Co nam się świeci? Aha, dobra. O, tu jakieś mamy, patrzcie, kolejne ruiny. Bukłak pusty i... No, aha, tu jest nawet napisane, że jest jednorazowy pojemnik ze słodką wodą. Użyj go, aby ugasić pragnienie. No. Od razu się porządki tutaj robią. Dużych liści widzę, że też jest spory już zapas. Bo my jakoś dziwnie poszliśmy. Staram się po prostej iść do tego naszego starszego. A, to jest ta polanka. Z ziółkami. Trzeba zbudować chatkę zbieracza i trzeba zbudować chatkę mieszkalną, bo widzicie, jak mamy 8 na 7. Więc lecimy powiedzieć starszemu, że zrekrutowaliśmy aż 3 osoby. Biedaki sobie siedziały przy tym ognisku. Zamiast łowić jakieś rybki czy coś, to oni sobie siedzieli i czekali, aż im chyba z nieba spadnie. O! A, to jest komin. Chciałam tam zjechać, ale to bym zjechała. Ale nie mam wyjścia. Dobra, górą wyżej. Bym zjechała do pieca. Piękne to by było. Panie starszy! Wygnańcze czy plemię rośnie w siłę? A, ja zbudowałam szatę zbieracza? Dobrze, pamiętaj, przylić zbieraczy do magazynu. Potrzebni będą dodatkowi tragarze. Nie możemy się spodziewać, że zajmą się więcej niż 3 chatami naraz. No to co powinien teraz zrobić? Jak już wiesz, pracownicy nieustannie potrzebują nowych narzędzi. Zacznij zatrudniać rzemieślników, abyśmy mieli funkcjonujący łańcuch dostaw. Dobra, zajmuję się już tym. Dokończ konstrukcję. Czekaj, to gdzie mamy chatę zbieracza? Tu jest ten, tu jest ten. Tam chyba zrobiłam, nie, tu zrobiłam chatkę. A gdzie ja postawiłam chatę zbieracza? A tutaj. No tak, i te magazyny, dobra, już pamiętam. Ale czemu ona się tu... A jest chatka zbieracza, przecież zbiera kamienie, jeden jaki jest tym gamoń. Skojarzyło mi się, że... No tak, przecież zbiera kamienie. Dwóch nie ma co robić, czyli tak, kucharz na razie... Nie, kucharz. I... No może jeszcze jeden zbieracz niech będzie, chociaż przydałaby się druga chatka zbieracz w takim razie, jeżeli nie można na przykład dwóch różnych rzeczy przydzielić, to jest trochę słabe. Muszę oddzielną chatkę zbudować. Ale dokończ konstrukcję, a co ja zaczęłam budować? Chatę rzemieślnika. Czy ja ją gdzieś postawiłam? Chata zbieracza rybaka do spania kucharza. Dokończ konstrukcję, ale ja chyba nawet jej nie zaczęłam, mam wrażenie. To jest do zepsucia. Chata rzemieślnika, jedzenie, rybak, myśliwy, farmer, kucharz, zbieracz, szaman, drwal, garncerz, kamieniarz, magazyn targowy, chata rzemieślnika, wykonuje... A, rytuał. Jak to było na O? Chata drwala, chata rzemieślnika. Oj, co tam było potrzebne? 5 kadzideł, 7 talizmanów. Daj naszą skrzynkę. 3 kadzidła. To mówiliście, mogę odłożyć na razie. Ten pusty na razie też odłożę. Czyli tak, 2 kadzidła. Tam było chyba 7 aż talizmanów. Kurczę, dużo. I 7. No najgorsze jest to, że trzeba czekać, aż to się wytworzy. Że nie można sobie, nie wiem, gdzieś tam przełączyć, czy nawet gdzieś tam pójść popatrzeć. Tylko trzeba czekać. Ale dobra, mamy kadzidło, mamy talizmany, w sumie to możemy lecieć teraz na rytuał i będzie można zrobić chatę rzemieślniczą. Czyli rozumiem, że on będzie wytwarzał narzędzia, ten rzemieślnik, tak? I wtedy ja nie będę już musiała. Kurczę, no to naprawdę się robi takie samo. Samo wszystko, samo. No i teraz skrót do naszego... O, tak po prostej jest ten. Pójdę tędy, zobaczymy. Ja bym tak poszła tu.
No tak, tędy zawsze szłam. Ja szłam tą drogą, ale tą drogą to się tak bardzo naokoło jakoś idzie, mam wrażenie. O, oni dopiero tutaj dochodzą. Jakbym poszła sobie tak... Chyba nie, chyba jednak trzeba zejść tam jakoś pod ziemię. Może ten, co to jest? Mam wrażenie, że to może być jakaś glina w przyszłości. No właśnie, ja tak będę chodzić, to jeszcze dłużej mi to zajmie. Może jednak pójdę tą drogą? No bo to jest tam. Jakby ten... Nie, no widzicie, to jest skała. To trzeba jednak gdzieś tam pod tą ziemię. Ale mam wrażenie, że jak wychodzę z tej jaskini, to gdzieś tam ten skrót jednak... Może nie. Nie, bo tu jest... Może jakby tu górą i tu zaskoczyć? Kamienie się zrespiły tutaj, bo ja je wyzbierałam ostatnio, nie? Teraz będziemy budować chatki, więc... Aj, chatka do spania szeladko jednego, bo będzie smutne. Gdyby... Zjedzmy sobie. Trochę mnie to też uleczyło, widzę. No. Proszę i proszę. No i tyle. Żadnej wizji. Ale no właśnie, tędy. Nie, czekajcie, tam mam chatki. No właśnie, że tu jest wyjście. Obczajcie to wyjście, które... No i tak jakoś wolno biegnę, dziwnie. Da się tu wyjść? Ja, no jaka droga długa. Ale też jakaś dziwna. O, tabulatorem się dobra. Jesteśmy w lesie bambusowym. Ale też chyba całkowicie po innej stronie niż nasze wioski, więc... Na jedno wychodzi, czy pójdziemy tędy, czy tamtędy chyba. Ja. Byłam już ten... Dobra, już wiem, gdzie jestem. Teraz będę musiała naokoło tej góry leść. No. No, że tutaj pozwiedzaliśmy. Nie widzę tutaj żadnego fajnego skrótu. Niestety. Jedna i druga droga są takie dosyć ble. Specjalnie pewnie tak zrobili. Może później właśnie będzie jakiś rytuał, który sprawi, że na mapie klikniemy pyk i tam się przeniesiemy. Ale o, tutaj musimy nad wodą przeleść naokoło tej góry. Także można iść. Tędy nawet mi się wydaje, że ta droga jest trochę dłuższa niż tamta. Ale może mi się tylko wydawać. Dobrze, czekaj, bo my tu u góry jesteśmy, to chyba tędy sobie przejdziemy. I ten znacznik jeszcze bym chciała zlikwidować. A, bo ja tutaj przecież mam pokazane, jakie surowce są na jakim tym, nie? Tu są jakieś grzyby. O, i tu jest ta glina chyba. Chatka rzemieślnika. Różne i rzemieślnik. Rzemieślniku, gdzie cię tu postawię? No, mogłabym cię tu postawić. Tu jest gdzieś droga, nie? Tak, tu jest droga. Tak bardziej przy skale. Królik mi tu wlazł. Myślę, że tak. No i tak mają przeważnie... Nie mogę. Dwa wejścia z każdej strony. Z dwóch stron znaczy, przodu i od tyłu. Takie budowanie właśnie, jak wypełnianie takich rzeczy, bardzo mi się podoba w multi zwłaszcza, bo na przykład jedna osoba planuje, a druga przynosi surowce i to uzupełnia, nie? Ale w singlu też może być. Pyk. Ma się jednak poczucie, że się to samemu zbudowało, a nie tylko postawiło gotowy budynek, pyk. Już w pewnym sensie stawiamy gotowy budynek. Pewnie totem bambusowy, którego nie mamy. A jak na złość w tym budynku nie ma drugiego wyjścia. No trudno. Będziemy tak chodzić. No patrzcie, jak na złość. No tutaj są dwa, fajnie.
Dobra, bambusowy totem. Jest. O. Teraz mamy tak. Chata rzemieślnika potrzebuje. Zrobimy tak. I potrzebuje jeszcze osoby, więc weźmiemy. Kucharz powolniej sobie robi, a weźmiemy ciebie. I potrzebne są młotki. Ej, no to młotki akurat mamy, to ja od razu je tutaj wrzucę. Proszę, jeden, drugi. No jeden sobie zostawię. No i przyszedł pracować ciężko. Kurczę. Leniuszki. Potrzebujesz nowych rekrutów? A w sumie tak. Mist. Zaznaczył czy nie? Gdzieś tam. Dobra, no to będzie mieli na przyszłość. To jest starszy. Auxile. Wygnańcze czy plemię rośnie w siłę? Zbudowałem chatę rzemieślnika. Wspaniale, być może zauważyłeś już, że jeden rzemieślnik nam nie starczy. Rybacy, kucharze i zbieracze potrzebują przecież różnych narzędzi. Oj, więc będziemy też potrzebować więcej tragarzy. Rzeczy samej. Nasz wioskowy magazyn nie wystarczy. Musisz najpierw zbudować nowy magazyn, byś mógł zatrudnić więcej zbieraczy. No dobrze. A więc tak to działa. Ale ogólnie chyba, no tak, sobie jakoś radzą, nie? A, bo ja mam tu... Co on ma robić? Myślę, że właśnie noże. Na razie noże produkuj. A ile mamy tragarzy? Dwóch. No to na razie dwóch jest spoko. Tylko mi jest potrzebna chatka kolejna. No właśnie, gdzieś tutaj jakaś druga. Będą chatki. No ten jeden biedak nie ma gdzie spać. Szkoda mi go. Ten wódz nam nic nie mówi. Że jeden biedny. Pracować musi, a spać nie ma gdzie. Taki trochę nie fair. Pyk i pyk. O, idzie oczy pląsu dostać. Proszę bardzo. I jeszcze dwóch możemy zgarnąć. Dobra. I teraz mamy zbudować... Co oni tu chcieli? Produkcja? Magazyn. A, nie mamy rytuału. No dobra, to już nam nie mówią. O, drwal, totem, targowisko, magazyn. To tu aż musimy dojść, ale najpierw musimy odblokować podróż do ołtarza. O! 5 kadzideł, 5 talizmanów. No! 5 kadzideł. Nie wiem, czy na talizmany będę miała surowce, bo już widzę, że tych zielonych tak mi się trochę uszczupliło. Rzemieślnik. To ja może ja rzemieślnikiem powinnam być wioskowym. W sumie jestem takim budowniczym. Już? I 5 talizmanów. Ile mam tkać? To 5, dobra. W ogóle trzeba było zrobić ich, nie wiem, kilkadziesiąt. Chociaż pewnie później przejdziemy właśnie na te gliniane, że też za dużo nie można robić. Mam 2 siekiery, jedną można było oddać. Chociaż my chyba nie mamy drwala jeszcze. Zbieracz chyba drewna nie może zbierać. No i lecimy do tego naszego... ołtarza w piękny deszczowy dzień. O, jaka pogoda. Chociaż w takiej krainie przy tych upałach, co tutaj pewnie występują, to taki deszczyk to sama przyjemność. Ale fajnie to było na takie zamglone z tyłu. Tam w oddali, że właśnie tak jak pada deszcz. Nie no, bardzo mi się podoba. Tym razem składamy ofiarę w deszczowy dzień. No i w sumie nic się nie pokazało, poza tym, że... Podróż do ołtarza zachodniego. A to jest zachodni w ogóle?
Ja teraz, a mogłam od razu zrobić... A czemu ja od razu nie zrobiłam? 10 kadzideł i 10 talizmanów. Tutaj 25 i 25. A to już mi chyba nie wystarczy rzeczy. Albo chata drwala, 8 i 10. No jest tego trochę. No to wracam. Mamy brzydką burzę, to pójdziemy się przespać. W ogóle czy nie wiem, czemu śpimy w warsztacie, ale niech będzie. Do 7 rano. I teraz tak, kadzideł. Ile tam było? Ile ja mogę? Ja mogę zrobić tylko 4, bo brakuje mi ziół. No właśnie. Wiedziałam, że czegoś mi zaraz zabraknie, bo to było zbyt piękne, żebym ja miała tak dużo wszystkiego. No to idziemy zaraz po ziółka. A na talizmany coś będę mogła? Ile mogę talizmanów zrobić? 8, bo brakuje mi gałęzi. Tak? Tak, jeszcze jakoś tak intuicyjnie spatrzeć na to. Zielona cyfra to jest ile mamy, biała ile potrzebujemy. A, idzie się przyzwyczaić pewnie z czasem. Czyli zioła i gałęzie to jest nasz cel. Chyba, że zbieracza można zatrudnić, żeby nazbierał, ale zanim on to nazbiera... Ale w sumie kamyki nam nie są aż tak potrzebne, to może mu zmienię. Czemu jej mi pozwoliło, jak teraz nagle mi pozwala? Dziwne. Może powiemy mu, żeby zbierał zioła. I teraz zrób włócznie. A to co? Brak zasobów. No, liany zbieraj w takim razie, a gałęzie niestety my musimy ręcznie chyba dostarczyć, ale my tych gałęzi nie mamy. I tu się pojawia taki malutki problem, że gdzie te gałęzie były? Bo jak ścinam, chociaż jak ścinam drzewa, nie jestem pewna, ale chyba nie było gałęzi za bardzo przy ścinaniu. Jakieś tam pojedyncze? Właśnie, liany, drewno. Gałęzi nie ma. O, tu mamy ziółka, to od razu będę miała. Nawet tu jest ich dużo. Co to jest? To nie było do królika podobne. Ziółka. Gałązki to są takie brązowe, nie? Takie wyschnięte. Ja trochę omijałam, bo myślałam, że mam ich dużo. Gdzie one rosną? Nic, trzeba się porozglądać, tam są dalej ziółka. Oj. Chciałam się lekko obrócić, mi tak kamera skoczyła mocno. Tu ich nie ma, na trawce ich nie ma, znaczy nad wodą ich nie ma. Możemy się wybrać też w nową strefę, zobaczyć co za nowe surowce są na przykład właśnie tam. O, tu chyba te wszystkie maki to będą ziółka. To wszystko. No. Także ziółek już będziemy mieli zapas. Teraz znaleźć takie miejsce, gdzie jest właśnie tak dużo gałązek i by było super. To co mamy teraz zrobić? Aha, zbudować magazyn. Żeby przydzielić tragarzy. No tylko, że dwóch tragarzy mamy, także wydaje mi się, że to jest wystarczająco na razie. Dobra, ale tutaj widzę gałązek też nie ma. Ale tu jest jakaś droga. Pięćdziesiąt ziółek powinno wystarczyć na trochę talizmanów. A dzideł bardziej. Gdzie jestem tak naprawdę? Tutaj idę, dobra. Już nową strefę. Obawiam się... No właśnie, że jakbym zeszła, to bym już nie wróciła, ale to mam ładne zejście. Okej. Okay. Też muzyka nowa wskoczyła chyba. Co to jest? Jesteś odwodniony. Pij świeżą wodę z rzeki. Możesz stworzyć bukłak. Kurde. Gdzie jest ten bukłak? Myślałam, że weszłam tutaj w tą trawę i... O nie!
mogę tego zbierać? O nie! Co to w ogóle być? Jak jakieś pole kukurydzy, to są chyba młode bambuski są, albo... Nie, to nie są, to nie jest trzcina cukrowa. Jakiś młody bambus chyba, nie mam pojęcia co to jest. Ło, indyk! Kurde, Indor, ja nie mam tego, włóczni. Mogę cię siekiery? No naprawdę? Nie pozwolą mi cię siekiery? A z noża? Też nie? Dobra, to uciekaj. Zetnijmy sobie to drzewko. Dobrze, że nie mówi, nie robi. Tak prawie robi, nie? O kurde. Ale idzie się zgubić w tym. Dobra, ja ci nie gonię. Ja tutaj szukam jakiegoś wyjścia, żeby coś zobaczyć, bo w tym polu to cię... Zaraz będę umierać z głodu, to jest problem. Oni mi nie pozwolą. No właśnie. No bo teraz nie mogę się teleportować. Teraz jest ołtarz. A nie masz wykonać rytuału, by odblokować szybką podróż. Tylko jest ołtarz, ale to... Oj. Może z ołtarza do ołtarza można tylko... A. Co to jest? A. No pobiegnę szukać. Może jakieś jagody albo coś znajdę. Bo co nam to pokazuje? Ja jestem tutaj. Jakieś grzyby ewentualnie tu będą. No trochę strach się zapuszczać tak bez jedzenia i bez picia. Znaczy picie to akurat mały problem, bo tutaj gdzieś tam rzeki cały czas są, ale... Ja w dziwnym kierunku idę. Idę stąd, skąd przyszłam. A może i dobrze. Wrócimy, najemy się, napijemy. Można to ściąć. Drewno, okej. To jakieś dziwne drzewka są. Znaczy to są bambus. Aha, i tu wracamy do naszej tej. Dobra. Jeszcze będzie czas na zwiedzanie. Ops. Fajne takie przejście z drzew nam się tu zrobiło. Ale o! To są gałązki? To są gałązki. Ale niewiele ich tu. Tu jest ich trochę jeszcze. Tu są, dobra. Trafiliśmy na fajne miejsce. Akurat jest dużo gałązek w pobliżu. Nie wiem, czemu zbieracz nie może zbierać gałązek. To drwal będzie gałązki zbierał? Przecież to nie jest, a żadne narzędzie do tego potrzebne. Myślałam, że to, co dłoń mi się da zebrać, to będzie praca zbieracza. A jak już trzeba będzie użyć siekiery, no to już drwal. Na przykład, nie? Dobra, gdzie jest mój dom? Czemu nie mam na kompasie moich domów? Tam jest rytuał. Mi się wydawało, że ja byłam gdzieś pod domem. Tam są. Mhm. No dobra, już wiem, gdzie jestem, ale... Zakręciłam się. Jak zwykle. Ziół 80. Okej, okay, wystarczy nam to na jakiś czas. Tym. Kupa jakieś jedzonko. To do magazynu, czy do kucharza? Może pójdziemy do kucharza, bo jest tutaj. Aha, bo ty masz dla siebie tylko tu jedzenie, to rozumiem, że reszta jest w magazynie? O. Najadłaś się? Tak. Tutaj było lewy kontrol, właśnie. Może weźmiemy sobie, nie wiem, z 20. Żeby nam starczyło na długi czas i możemy też dać trochę gałązek tu. Znaczy, może weźmiemy wszystkie. Masz też to.
Nie wiem, co się jeszcze tam dać im? Na razie nie. W takim razie tak, ty robisz... Okej. Na razie nie chcę. O, mamy jednego w ogóle nie tego. A tu co jest? A, bo mamy 74. No dobra, to teraz zacznij zbierać duże liście na przykład. A, już wiem, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy tutaj pójść dalej. 6 kadzideł jeszcze muszę zrobić. Kadzidło 6, o. 30 ziół aż na 6 kadzideł? Jezus, a tam było 25 potrzebnych w ogóle. Na kolejny tam stopień rozwinięcia. A, ja wziąłam to jedzenie, a nie zjadłam. To wytwarzanie? Nie, to czas po prostu nam zabiera jedzenie. Czy tutaj jest coś do spania? Bo ja bym się zdrzemnęła jeszcze troszkę. Jak już tu jestem. Muszę tak się nauczyć, że jak jestem w wiosce, to trzeba coś zjeść, napić się i można lecieć robić dalej. Rozumiem, że już mam wszystko. Tak. No to idziemy do... pod ołtarz. Dotarłam. I chcę zrobić mały eksperyment. Na razie robimy. Mam tak odblokowany magazyn. Taki okrąglutki. Ale teraz tak, mam ze sobą więcej trochę kadzideł. Jestem ciekawa, czy jak na przykład mam 9. Jak zaznaczę sobie teraz błogosławieństwo wiedzy. Kościany talizman targowisko, boski... To czy mogę wrzucić na przykład 9 kadzideł? Nie, muszę mieć wszystkie. Aj, dobra. I w sumie o to mi chodziło. Mam odblokowany magazyn, to teraz w różnych magazyn. Liana, bambus, drewno. I to jest na fundament. Aha, a po prawej stronie jest napisane, co jest mi w całości potrzebne. Można sobie przypiąć. Więc 10, może będziemy na to mieć po prostu liny, bo one są traktowane jako liny, nie? Liany. Nie są przerabiane na liny, po prostu są w surowym, swoim stanie używane. Do wiązania. Tak naprawdę to ja mam przecież ich tutaj mnóstwo. Zamiast lecieć, zabierać, to po prostu je sobie pościnam tu. Po 10? Tak dziwnie się tnie. Nie wiem, ten zamach tym nożykiem jest taki... dziwny. Ale nie jest jakiś mocno nieprzyjemny, taki po prostu dziwny. Tak nie pasuje, jakby, nie wiem. Ciężko jest mi się na ten temat jakoś tak, jakoś to słowami opisać. Jak gracie, to wiecie, o co mi chodzi. Tu trochę... No właśnie jak biegłam, to zbierałam trochę rzeczy, bo okazuje się, że na tej drodze właśnie do tej naszej świątyni jest sporo żółtej trawy i sporo gałęzi. Ale większość wyzbierałam. Żebyście nie musieli już tego oglądać. Całego zbieractwa, chociaż w sumie na tym ta gra głównie polega. Zbieraniu, o tam zobaczcie ile właśnie gałęzi jeszcze. Na zbieraniu surowców i budowaniu budynku. I zarządzaniu ludźmi. Ale to tak przy okazji. Ale głównie to wychodzimy i zbieramy. Dobra. 60 gałązek. Myślę, że jest ładnym wynikiem. O, tu jeszcze patrzcie ile ich jest. Że zapamiętam, że na drodze do świątyni mamy dużo trawy i dużo gałęzi. Które swoją drogą szybko odrastają. O, a tu jeszcze nam wiszą linę. Nie no, w sumie liany. Tak. Chyba źle to brzmi linę. Oni jeszcze nie wiedzieli, co to jest lina. To jest, można przy sobie przy tym totemie takie podsumowanie, nie? Całego tego zobaczyć. Ale w dalszym ciągu nie wiem, czemu to na przykład nie rośnie. Poziom totemu. O co tu chodzi? Może musi być 5 osób? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Magazyn. Gdzie magazyn powinien być gdzieś, wiadomo, gdzieś na środku, nie? Tu jest takie fajne przejście. A
Ale chyba się nie zmieszczą, chyba że tak. Bo ja ten, chociaż ja tędy chodzę, nie? Ja tędy chodzę. Gdzie jest wasz? Wasz magazyn jest tutaj. Tu się nie zmieścimy. No bo też nie chciałabym, żeby był jeden magazyn koło drugiego, więc może sobie gdzieś tutaj z boku postawimy. O, na przykład tu. A też może jeden koło drugiego to... Nie wiem. Nie, dobra, niech stoi. To ładnie zrobimy. I tu jeszcze brakuje. No fajnie to wszystko wygląda, kurczę. Naprawdę te konstrukcje nie są takie proste. Są fajnie zrobione. Wszystko jest tak... Takie, wygląda na takie stabilne, eleganckie, nieprzeciekające. Zresztą tam jakieś dziury są, wiadomo, ale... Katastrofy nie ma. Ale ta kopułka cała, gdzie nam tutaj się w oczach mieni od kręcenia. Magazyn. Nawet można spać tutaj. Prześpimy się w magazynie, a co? Do fula. Oj, znowu deszcz pada. Magazyn. No i w magazynie tak naprawdę możemy sobie trzymać rzeczy. Albo i nie, bo nie. A teraz w ogóle jak zrobimy tak, wioskowy magazyn albo magazyn, a? Noży nie ma. No to zmieniamy na noże. Proszę bardzo. Jedzenia dużo, tych nałapanych, liści dużo. Myślę, że wioskowy magazyn na razie niech sobie pracuje. A tutaj racje żywnościowe dziennie 7,5. Ten magazyn będzie na później. Dobrze, moi drodzy, w ogóle tu się pożegnamy, bo ja jak zwykle się rozkręciłam. Nie mogę oddalić kamery, żeby na siebie spojrzeć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Schowajmy się pod daszek, bo nam pada na głowę. No i widzimy się w następnym. Bye!